Cześć, witajcie, ja jestem Technikap, a dzisiaj słuchajcie, w naszym korze poprawimy sobie trochę gema. Dodamy sobie klasę może z API po prostu do tego game moda, żeby tutaj, no jest dużo powtórzeń kodu, żeby to jakoś właśnie skrócić ten nasz kod, więc stwórzmy sobie klasę game mode API załóżmy. I co sobie tutaj zrobimy? Stworzymy sobie tutaj dwie metody, które będą tak samo nazwane. Bo można robić jakby metody, które są właśnie tak samo nazwane, tylko w jednej muszą być inne argumenty i w drugiej inne. Taka jest zasada. A więc tak, jak to wygląda? Będziemy sobie sprawdzać jakby liczbę argumentów, czyli tu sobie nie będziemy sprawdzać, chociaż nie, tutaj sobie możemy jeszcze sprawdzić tą liczbę argumentów. No i takie będą argumenty, tak? Skopiujmy sobie to. Wejdźmy do naszego GameMode API. Public void set GameMode string args player p. Czyli tu będzie jakiemu graczowi to będziemy robić. A druga metoda będzie player p przecinek player cel. Czyli w tym przypadku jakbyśmy ustawiali game moda dla samego siebie, a tutaj jakbyśmy komuś ustawiali game moda. Okej. Więc teraz tak. Bierzemy sobie ten cały kodzik tutaj, o. Ctrl X i bierzemy sobie go w to miejsce. Usuwamy sobie to. I teraz mamy coś takiego. Tyle, że można to jeszcze bardziej skrócić i można sobie zrobić jeszcze jedną metodę. Chociaż nie musimy nawet robić metody, możemy zrobić na przykład, przyjmiemy sobie w tej metodzie game mode taki, czyli ten typ, i po prostu tu będziemy wpisywali gm i przecinek. Co by można to było jeszcze dać? Nie, okej. Chociaż zaraz zobaczymy, czy to tak będzie działać, ale dobra. Czyli mamy SCA, spec, okej. I tutaj sobie zrobimy takiego switcha do tego. Switch, switch, args 0. I teraz tak, case 0, break. Case 1, tak, dobra, break, break, case 2, break, i ostatni case 3, break. Okej. I chociaż nie, no nawet tego nie musimy robić. Możemy sobie stworzyć jeszcze wiadomość public void get message. I tutaj by było na przykład string type, czyli ten typ gamemoda, i to by na przykład by ustawiało, by nie było void, tylko string. Chociaż void, okej, void może być, czyli damy sobie void i tutaj sobie damy gracza, do którego wyślę wiadomość player p string type, i tutaj damy plus type. I teraz możemy sobie w sumie jeszcze bardziej to zrobić. I ja bym sobie teraz chyba nawet zmienił nazewnictwo. Tu bym nam dał check game mode. Check. A tu bym dał set game mode. No nie wiem. Nie wiem, czy to będzie dobre, czy to będzie złe. Albo dobra, powrócę do tamtego. Set game mode będzie get message, sama wiadomość.
Okej. No to tak. Jeszcze sobie dajmy kilka case'ów w stylu case S. Break. Case SC. Break. Case A, czyli adventure, ten break, case spec. Break. Okej, no to chyba nie będziemy ustawiać tego, nie będziemy tutaj więcej ustawiać tych rzeczy. Więc nie, zmienię jednak to, będzie check game mode. Tu będzie też check game mode, a tu będzie set game mode i tu będzie jeszcze przecinek game mode GM i ustawimy sobie coś takiego jak P set game mode GM. Chyba w ogóle da się zrobić coś takiego jak game mode to string. O, nie wiem czy to zadziała, ale można też tak robić. Spróbujemy. I teraz tak, w zerze piszemy set game mode i to będzie będzie p piszemy p pierwszy. O, string type możemy sobie wykasować w tym momencie, jeżeli mamy tutaj tego to stringa zrobionego. Dajmy P przecinek game mode survive. No i dalej set game mode P game mode creative. Dalej set game mode P game mode adventure. Set game mode P game mode spectator. A ja se tu już dalej będę kopiował. Survival creative. Jeżeli na przykład chcecie mieć tylko numerki, to możecie sobie dawać tylko numerki, już nie robić z tymi rzeczami. Chyba będzie tak prościej. Ok. I ustawmy sobie kolejną metodę set game mode. Tutaj sobie po prostu będziemy zmieniać player p. Mamy player p cel. Dobra, to dajmy sobie też przecinek player cel. No i tutaj sobie zobaczmy jakie były wiadomości wcześniej ustawiane przez nas. Czyli to było takie coś. Set game mode. Tutaj tak to wyglądało. Chodzi mi tutaj głównie o wiadomości, czyli będzie na pewno set game mode, znaczy cel set game mode. I teraz tak, cel set message na gm to string i send message. Zmieniłeś tryb gry gracza, coś tam na jakiś tam. Tutaj będzie też gm to string. Ok. To powinno zadziałać. Czyli teraz tak. Check game mode. Tu jest ten drugi check game mode. To można sobie skopiować. I teraz użyjemy sobie tej drugiej. Czyli tu będzie cel. Przecinek cel jeszcze. Skopiujmy sobie to. Tu usuńmy. I to chyba powinno zadziałać. Zaraz się o tym przekonamy.
A więc tak, wejdźmy sobie do tej klasy game mode, napiszmy sobie tutaj game mode API API GMA równa się new game mode API. Zaimportujmy sobie to i teraz tak, GMA check game mode, tu jest ten pojedynczy args p. Tutaj nie było. Musimy sobie stworzyć gracza naszego. Player P równa się player sender i P. I teraz dajmy sobie tutaj czyli GMA check game mode P cel. Gracza znowu nie ma. Gracza nie mamy. Można to jeszcze inaczej, słuchajcie, zrobić i możemy właśnie to tak ogarnąć, że tak. To sobie przesuniemy przed argslang. I teraz tak. Tutaj się to kończy. Będzie tak. I argslang. Tu jest else od też argumentów. A od tego o, teraz mamy Elsa od tego gracza. Teraz nam wypisze tą wiadomość. I w tym momencie możemy sobie ustawić gracza tutaj, żeby był dostęp do wszystkich tutaj tych wszystkich miejscach. Czyli nie musimy sobie go dwa razy definiować. Player P, player cel. Zobacz jeszcze jak to wygląda, czy to jest dobrze wszystko. Można jeszcze dodać, słuchajcie, defaulta. Czyli gdy gracz nie wpisał źle komendę, możemy sobie to też zrobić, czyli będą takie dwa użycia. Game mode API public void get default, załóżmy. No i tyle, i po prostu wyślę, ale nie sender, tylko player P. I player P, p send message. I piszemy sobie default break i get default i p wpisujemy tutaj i to samo robimy tutaj, czyli wyślę graczowi to poprawne użycie. Ok, możemy sobie to wyeksportować na serwer i sprawdzić jak to wygląda. Ok, przeładuję serwer. Dobra, weather clear i teraz GM1, twój tryb gry został zmieniony na creative, GM0, ok, GM2, ok, wszystko się zgadza, GM1 technic cap to też działa. Zmieniłeś twój tryb gry i tutaj mi się też to wyświetliło i teraz tak, skróciliśmy sobie kod, dodaliśmy sobie jedną klasę. Teoretycznie tutaj mamy tak mega dużo powypisywanych tych przypadków. Można sobie to też trochę inaczej zrobić, ale zobaczcie na klasę GM, tutaj o wiele lepiej to wygląda. Zamieniliśmy te wszystkie else ify, ify i tak dalej na jedną linijkę z game mode API. Także tak to wygląda. Tutaj pisze nam creative z dużej litery i tak dalej. Jeżeli byście chcieli to zmienić, żeby pisało z małej, jest taka opcja jak to lowercase. Zaraz wam pokażę co ona robi. Czyli po prostu sobie ustawiamy to lowercase. Jest też opcja to uppercase. Ok, przeładuję sobie serwer GM1 i teraz mamy z małej litery.
Tool lowercase pozwala nam właśnie wszystkie literki w jakimś stringu zamienić na małe, a jest też taka opcja właśnie jak to uppercase i ona zamienia wszystkie wszystko co mamy w stringu na no, duże litery, tak? Jakbyśmy z caps locka pisali. Ok, więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Już niedługo skończymy poprawki i zajmiemy się dodawaniem jakichś nowszych, lepszych rzeczy i tak dalej. A więc no, to by było na tyle. A więc trzymajcie się, na razie, no i cześć!